Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy wysadzać do gruntu ogórki, dynie, cukinie, arbuzy. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem wasia, Na moim kanale dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie, moja rozsada w tym roku roślin dyniowatych pięknie się udała. Na razie roślinki mają się super. Wypuszczają już pierwsze kwiatuszki. Wyglądają dość dobrze. Liście nie, oczywiście, czyli te pierwsze, najmłodsze listki, które były jako właśnie pierwsze, trochę żółkną, ale to nic, to jest naturalne, więc nie ma czym się przejmować. Pozostałe listki wyglądają ładnie. Łodygi nie są zbyt mocno wyciągnięte, ale to wszystko za chwilę będziemy ratować. Tutaj są ogórki popodpisywane podpisywane doniczki, więc w zasadzie wszystkie ogórki wykiełkowały. Nie wykiełkowały tylko Cukinie, które miały nasiona takie czerwone zaprawiane, nie wiem dlaczego one nie wykiełkowały, ale trudno. Tutaj są arbuzy też pięknie wyglądają, super się mają. I dzisiaj wszystko będzie trafiało do gruntu. Jest już na tyle ciepło, moim zdaniem, że powinny dać sobie radę. Te rośliny były porządnie hartowane, bo były tak naprawdę już kilka nocy na zewnątrz. Były też jedną noc w szklarni, więc powinny dać sobie radę. To, co prawda, początkowo były one wnoszone na noc do domu, do mieszkania, ale teraz w ostatnich etapach ich pobytu u mnie w domu, w, w mieszkaniu, były cały czas na balkonie i teraz już mogą po takim mocnym zahartowaniu trafić do gruntu. Tutaj mamy nową skrzynię przygotowaną pod ogórki, i teraz będę wysadzała ogórki. Tych ogórków jest dość dużo. Było to wysiew taki gniazdowy, więc będę starała się dość rzadko sadzić te ogórki. Systemy korzeniowe mają piękne i pamiętamy o tym, że nic z tymi systemami korzeniowymi nie robimy. Delikatnie wyciągamy z, z doniczki. Najlepiej wyciąga się takie, z takich doniczek roślinki, które mają ziemię taką suchą, przesuszoną, wtedy wychodzi cała bryła. Nie rozpada się to wszystko i jest mniejsze ryzyko w ogóle uszkodzenia. Delikatnie zgniatamy doniczkę dołem, delikatnie wkładamy do dołka i przysypujemy. Ja przysypuję jak najwyżej po pierwsze listki, które są. Fajnie te, po, te ogórki powinny tutaj rosnąć. Sadzę je dość blisko kratki, żeby mogły na spokojnie same. Przy pomocy wąsów czepnych zahaczać się o tę siatkę i pięknie sobie po niej się piąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tego nie wie nikt. Piszcie w komentarzach, czy Wy macie już swoje ogórki w gruncie, czy wysiewacie je wprost do gruntu, czy jednak uprawiacie z rozsady. Rozsady warto przygotować w momencie, kiedy tak jak ja na przykład dość późno macie gotowe podłoże, miejsce na te ogórki, czy roślindyniowate. Rozsadę warto również przygotować, jeżeli w Waszym ogrodzie jest dość dużo ślimaków, szkodników, mrówek. Może te ślimaki teraz się do nich nie dobiorą. Jeżeli tak, to powinny zjeść je tylko trochę, a nie całe. Często zdarza się, że Wasze nasionka są gdzieś puste, wysiewacie one potem gdzieś. Po prostu są zjadane przez szkodniki, które znajdują się w glebie. Więc wtedy też warto przygotowywać rozsadę, bo jednak te szkodniki, jak są, to raczej zawsze będą albo bardzo często będą wracać. Więc na przyszły sezon, jeśli mieliście w tym roku problem, polecam przygotować rozsadę. Jest ona naprawdę prosta do przygotowania. Tutaj miałam tę rozsadę początkową w doniczkach P9, później już z powodu braku miejsca przygotowywałam. Swoje ogórki i wysiewam do doniczek P6 bądź 7, dużo mniejszych bynajmniej. I one są troszkę mniejsze, ale nadal dadzą sobie radę. Po prostu troszkę później zaczną owocować. Teraz przechodzimy do moich cukini. Powiem tak, zrobię tak samo, to znaczy będę wykopywać taki większy dołeczek i delikatnie powsadzam je do ziemi, przysypię po same listki, później na końcu bardzo mocno wszystko zostanie podlane i zobaczymy, jak się przyjmą. Na pewno będzie update u mnie na kanale, więc zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli jesteście ciekawi, jak te roślinki po przesadzeniu będą się czuły czy się zaadoptują i czy będą pięknie rosły niektóre takie są dość takie klapnięte, ale to przez to, że po prostu jest dość sucho w tych doniczkach ale to dlatego, żeby mi się lepiej te korzonki wyciągały te cała bryła korzeniowa nie została przeze mnie zbyt mocno naruszona bo jak wszyscy wiemy te roślinki nie za bardzo lubią przesadzanie czy pikowanie ale myślę, że dadzą sobie radę, jeżeli zrobimy to dość delikatnie, później mocno podlejemy Powinny pięknie rosnąć, super owocować. Myślę, że będą owocować wcześniej niż gdybym wysiewała je do gruntu, ponieważ wysiewałabym je dopiero teraz, a ja już wsadzam gotowe rozsady, które mają już kilkanaście ładnych dni czy kilka tygodni, więc o tyle prawdopodobnie uda mi się przyspieszyć zbiory. U mnie ogórki były w dość bliskiej odległości, no i te. A te cukinie również są dość blisko siebie, tak myślę około 60 cm od siebie. Jest to dość dużo, ale przypominam, że ja wsadzam je w takich uprawie gniazdowej, więc w teorii dość daleko, ale jednak tych roślinek jest dużo w jednej kupce, więc wychodzi gęsto. Czy wszystkie one przeżyją, to nie wiem, jeżeli któraś z roślinek Padła to nic się nie dzieje, bo są trzy czy cztery w jednym miejscu, więc powinno być super. Później pokażę Wam, jak, jak pielęgnować przykładowo ogórki, czy właśnie cukinie, dynie. Zobaczymy. Dynie. Również będę tym samym sposobem sadziła, co właśnie cukinie, więc nie ma co wam zawracać głowy. I teraz już przechodzimy do wyczekiwanego momentu przeze mnie. Będziemy do gruntu wsadzać arbuzy. Jak wiecie, w poprzednim roku nie wyszła ta uprawa arbuzów. W tym roku powinno być lepiej. Bynajmniej ja się lepiej do tego przygotowałam. Jest filmik na kanale, w którym pokazałam jak przygotowywałam ziemię, jak zadbałam o intensywne i dobre nawiezienie tej ziemi jak zadbałam o to, aby tym arbuzom po prostu było cieplej, więc zachęcam do tamtego filmiku. A teraz będę po pomalutku wszystko sadziła do gruntu. Tych arbuzów mam dość dużo. Będę sadziła je dość gęsto, ale nie wiem, czy wszystkie przeżyją. I będę starała się... Te pędy, które wytworzą, a te arbuzy, po prostu puszczać w różne strony świata, tak aby nie miały za gęsto, pomimo gęstego sadzenia je do, pomiędzy sobą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po posadzeniu intensywne podlewanie. Tydzień, półtora tygodnia później będzie takie już kolejne nawożenie, bo jednak są to rośliny, które. Dość dużego i intensywnego nawożenia wymagają. Ja sadzę te arbuzy w takim mini tunelu, po to, aby miały cieplej. Mam również dla porównania kilka arbuzów pod chmurką, bez okrycia, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, gdzie będą się te arbuzy miały lepiej w tym roku. Jest taka pogoda mieszana, trochę ciepło, w nocy trochę chłodniej, więc dlatego myślę, że. Tak obiektywnie uważam, że właśnie pod tym tunelem będzie im lepiej, ale wszystko jest możliwe. Zobaczymy, jak wyjdzie ostatecznie. Piszcie w komentarzach, czy wy w tym roku uprawiacie arbuzy, czy kiedykolwiek mieliście je w swoich ogrodach. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli tak, to piszcie, jaką odmianę. Uprawialiście, która jest Waszą ulubioną, i jaki był Wasz najcięższy okaz, jeżeli chodzi o zebrany owoc. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć!